Katastrofa humanitarna do tej pory była pojęciem, które wydawało nam się niezwykle odległe. Wydawało się nam, że w dalekiej Afryce lub w Azji tego typu rzeczy zdarzają się. Niestety agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak blisko może nas znaleźć się ta katastrofa, jak możemy być z nią skonfrontowani, jakie działania powinniśmy podejmować w tej sytuacji. Nie ukrywajmy, że byliśmy zaskoczeni tą katastrofą, jak z reguły często się zdarza, ale co warto podkreślić, byliśmy do niej, jak się okazało, mentalnie dobrze przygotowani. Chyba stare geny zadziałały. Wiedzieliśmy, jak się zorganizować po to, by pomóc tym, którzy uciekali z koszmaru wojny na Ukrainie. I organizacje społeczne, ale także zinstytucjonalizowana pomoc społeczna zadziałały. Myślę, że to jest w DNA naszego uniwersytetu, ta współpraca, a także wypowiadanie się w tych kwestiach, a wypowiadanie się w kwestiach publicznych w uniwersytecie musi być oparte na dowodach naukowych. W związku z tym naturalną rzeczą jest to, że po to, by móc zajmować stanowiska w różnych sprawach, by móc doradzać, by móc być partnerem dla instytucji publicznych, prowadzimy również badania w tym obszarze, tak jak obszar, któremu poświęcona jest dzisiejsza konferencja, gdzie zespala się systematyczne badanie warunków generowania się kryzysów, zachowań w warunkach kryzysowych, zarówno zachowań społecznych, jak i zachowań instytucji publicznych, no i w tym kontekście także formułowanie rekomendacji. Konferencja jest sposobnością do podsumowania dość unikatowych badań, które wykonywaliśmy w zeszłym roku, ręka w rękę z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mówię o tym, że to rzadkość, ponieważ zwykle badania naukowe przygotowywane są z takiej dużej perspektywy, z pewnej odległości do miejsca, do czasu i do osób, które są, przepraszam za określenie, przedmiotem badania. Tutaj mamy sytuację inną, w której pracowaliśmy razem, współtworzyliśmy rzeczywistość i dzisiaj będziemy o tych wynikach badań dyskutować. My skupiliśmy się na kwestii komunikacji w kryzysie, jako że kwestia komunikacji jest kluczowa dla indywidualnego człowieka reagującego na kryzys, dla kogoś, kto pomaga ludziom w kryzysie, dla instytucji. Warto teraz generalizować te wnioski po to, by przygotować się systemowo do podobnych sytuacji. Szczególnie, że wiemy, iż konflikt na Ukrainie, ale także w innych częściach Europy wcale nie wygasł i być może po raz kolejny zderzymy się z katastrofą humanitarną.